Hello, cześć, siema, no mam wszystkim z tej strony teraz i długo już mnie nie słyszeliście, nie widzieliście, ogólnie nie wiem jak to powiedzieć, po prostu dawno mnie nie było ani na jednym, ani na drugim kanale, czyli na kanale Strefy i na kanale moim prywatnym w sumie, czy tam głównym, nie wiem jak to woli, tak to woli po prostu, no. I co my tutaj widzimy? Jelczyk, ale wyjątkowy jelczyk, ponieważ to jest M11. Legendarna, kultowa M11, a mapa, po której pojedziemy sobie, to jest mapa Bytomia. 750 linia. Chciałem na Mącznie, ale no niestety Mączno odmówiło posłuszeństwa, jeśli chodzi o nagrywanie. No wiadomo chyba, że optymalizacja tam różnie, że tak powiem. Zrobimy sobie tak. Niestety, ale nie mam czegoś takiego jak rolki zrobione, gdyż jestem noobem i ich nie ogarniam, bo jestem po prostu noobem, jeśli chodzi o OMC i nie potrafię zrobić, mimo moich chęci i starań, nie potrafię zrobić, żeby mi się tutaj napis pojawił. Mimo, że robię grafikę, mimo, że wpisuję do Hoofa, nie działa. Dobra, jebać, to jest taki najmniejszy mój problem po prostu i tyle. Dobrze, bierzemy sobie brygady, bytem tworzy z PKP. Polskich Kolei Państwowych oczywiście, jak to wiadomo, tak to wiadomo. Przesuniemy sobie czas, żeby było na 35. Dobrze, proszę pana, zrobimy 31. Tak ładnie, fajnie, nietypowo. I miejmy nadzieję, że nie będzie lagować. A przynajmniej teoretycznie nie powinno, bo ta mapka jest w miarę, powiedzmy, że lekka. Powiedzmy. Bo to też jest różnie, bo to wiadomo, kaprysy, OMS i tak dalej. Dobra. Bez zbędnego pierdzielania się włączamy silniczek. Piękno, odgłosy silnika. Już model, no tak wygląda. Model po prostu, drzwi sobie zamkniemy może. O, byte, nie myte. Wziąłem sobie malowanko Olsztyna, bo tak. Ma taki miałem kaprys. No i tyle nam. Model jest autorstwa oczywiście Kajotka oraz Invisa. Chyba tego nie muszę przedstawiać, bo myślę, że to większość osób wie i większość osób oczywiście wykrzykuje tego modelu, więc sobie dzisiaj nim pojedziemy i zobaczycie, czy warto czekać. Dobrze, odpalamy silniczek. Dobrze, oczywiście skrzynia manualna, więc trzeba będzie się trochę pomęczyć, ale myślę, że to nie będzie dla mnie jakiś duży, duży problem. Dobra, włączymy sobie dwójeczki, bo chyba wiadomo, że z dwójki się startuje. Hamulec ręczny i próbujemy wyjechać. No, ładuj mi to powietrze, ładuj. Szybciej. Będzie trochę problem. One hour later. Dobra, uznajmy, że się udało dojechać. Czemu nie chcecie wsiadać, ludzie? Michowice Plejada. Wróć, nie tu. Tu. O, teraz wsiadają. Dobra, czekamy. Zamknęte drzwi, dobra. Dojedziemy. Dobry. Pierwszy problem z manualem, ale spokojnie. Zaraz wszystko ogarniemy, będzie git. Generalnie, mówiąc, ten model Jelcza jest taki, powiedzmy, że w wersji beta. No, nie będzie wszystko działać poprawnie na pewno. Pewne rzeczy będą niedokończone, pewne rzeczy na pewno nie będą do końca dopracowane. Ale myślę, że mimo wszystko model jest wart tego, żeby się nim przejechać. A jak słychać, piękne dźwięki silnika, bardzo dobrze wykonany, że tak powiem, kokpit. Kokpit, który jest dosyć ubogi. Nie da się ukryć też tego. Dobra, jedziemy, bo jest zielone. Dobra. Szybciej. Pitor, ale kurde, nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Skandal. Dobrze, no. To w tym czasie może rozejrzymy się. O, no, może się nie rozejrzymy po wnętrzu. No co to długo mówisz, no Jelcz jak Jelcz, no tak powiem po prostu. Jedyne co ja pamiętam po prostu z Jelczy to
Tyle co nic praktycznie, bo w Poznaniu było ten Jelcze były do tego czasu, kiedy miałem byłem w przedszkolu, podstawówce, a mieszkam w Koziegłowach, więc do podstawówki chodziłem do Koziegłów, więc no niestety, że tak powiem, za dużo się tymi Jelczami nie najeździłem. Jedynym Jelczem, jakim jeździłem i w sumie jaki jeździ do dzisiaj, to są Jelcz M125M, czyli Vecto, Defecto oraz M121M, który jest chyba już jako zabytek, z tego co pamiętam. Ale pokatujemy dzisiaj tego Jelcza, zobaczymy jak to będzie sprawować na tej ale obwodnicy, którą dojrze się do Plejady. Zobaczymy, to jest taki ala test prędkości, że tak nazwę. Dobra, wsiadać, właśnie laska, no. Proszę się nie bić. A klakson też jest zarąbisty, nie no. Normalnie czuć PRL-em. Wróć, bójka, bo inaczej nie ruszy. Dobrze, że jest automatyczne sprzęgło, bo inaczej to bym w ogóle tego nie ogarnął. Krzaki mi zasłaniają. Chyba mogę jechać. Dobra, czerwony. Dobrze. Skoro czerwony, to dobrze, no to czekajmy. No, czerwona fala świateł, no. No nie jest to zbyt fajna situation, ale no cóż. Zdarza się nawet najlepszym, nie no. Nie da się ukryć. Teraz tak, jeszcze tak powiem, dlaczego ten model jest w wersji beta? Bo mogą nie wszyscy to wiedzieć. A propos, ten model jest w wersji beta dlatego, że z tego co pamiętam, to się chyba okazało, że są pewne niedociągnięcia w tym modelu i postanowili, że zrobią samą bryłę modelu chyba od nowa, dlatego wydają sam autobus w takiej trochę niedokończonej wersji, ale w pełni w miarę wgrywalnej, więc fajnie, że w takiej wersji wydają, ale ciężko mi powiedzieć, no. Czy to dobrze, że jest wersja beta, czy to jest źle, że jest wersja beta? Nie wiem. Nie chcę, no jedziemy dalej, tak czy owak. Teraz tak, co do modyfikacji, oj, czerwone. Serio? Co do modyfikacji poznańskiej do Solarisów, bo pewnie część osób jest zainteresowana tym, co się dzieje z tak zwanym sterownikiem SRG 5000P, chyba tak to się mówi. 1, 2, 3, 4, 5, 5000. Ja i moje angielskie jest po prostu zarąbistym. Zarąbiście słaby, niestety, więc wybaczcie mi to. Ale no, tak. Jeśli chodzi o podstawowe funkcje, mamy to już ogarnięte. Praktycznie mamy skończony ten sterownik, jakby to powiedzieć. Mamy nawet zrobioną paczkę już. Gotową. Jakby, że tak to ujmę. Ale no, trzeba chwilkę poczekać jeszcze, bo trzeba powiedzieć, że posprawdzać, czy u innych to będzie chciało to dobrze działać. A to może to kilka dni potrwać jeszcze. Ale jest taka realna szansa, że sterownik uda się wydać już w przyszłym tygodniu. Ale tu mówię tak gdybam na razie jeszcze. Bo nie chcę, że tak powiem, zapeszać.
i trochę będziemy katować tego Jelcza. Ale no, no sorry, no ktoś musi, no. Co je pryzy. 50 na godzinę? No dobra, jedźmy tą 50. Amory trochę dostają po dupie. Pusto na droga, pusta droga, no nic tylko szaleć, nie no. Dobra. Jedziemy, zobaczymy ile się, czy da radę pod górkę podjechać. Na tym biegu. Daje radę. Daje, powoli przyspiesza, daje sobie spokojnie radę. To nie, no to jest Jelcz, to pancerna konstrukcja nie zna granic po prostu, nie? To nawet bym mógł piłować go do końca, to i tak się z tym nic nie stanie przecież, nie? Tu? Nie! Wróć! Wróć! Ale wpadka! Ale lipa zrobiłem! Nie no, kuźma, taki kierowca z takim doświadczeniem, a tu w taki numer, żeby zrobić. Nie no, to jest skandal po prostu. Ja może sobie ja po prostu myślałem, że tam się ta obwodnica już ala zaczyna. Dobra, sobie włączymy helpery w razie było dla bezpieczeństwa własnego. Karb. Bo zaraz się zgubię chyba. Tam się te drzwi? Tak. Kurde bieg. Piłujemy, dawaj malina, szybciej, ciągnij. Ale w tym Jelczu w ogóle się zdarzają takie numery, że... Takie numery, że pasażerowie narzekają, że jadę zbyt agresywnie. W manualnu ciężko nie jechać agresywnie. Dwójeczka od razu. Akurat 2 minuty przyspieszenia. Trochę za szybko szaleje tym Jelczem, ale tutaj mamy już tą ala obwodnicę. Nie wiem, czy to jest obwodnica, czy to jest, co to jest, czy to jest jakaś krajówka. Przykro mi, nie orientuję się w temacie do końca. No ale tyle. No, zobaczmy co w tym międzyczasie. To tu się odjęcie. Paweł. Ładny. 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 Aha, tu lądują. Szkoda, że nie można zakluczyć, choć można. Nie wiem. Czerwone dalej mamy, dobra. Dobra, zielony, jedź. Pitras, jedź. Nie opierdzielaj się, tylko jedź. Dobra. Zapierdzielamy szybciej. Myślałem, że nie mam piątki wrzuconej. Dobra, zobaczymy. Ile ten Jelcz jest w stanie jechać. Możemy. Dobra, dawaj. 90. Szalejemy. 70. 75. Ostatnio na jakimś live'ie tam komentowałem kogoś, że ktoś ma ciężką nogę. Dobra, ja też mam ciężką nogę jednak. Jednak też mam ciężką nogę, ale no cóż. Kto nie ma? Kto nie ma? Otóż no. Bywaj ty. Ale hamuje silnikiem elegancko. Teraz hamujemy normalnie, nic nie jedzie.
Teraz tak tu na temu, to zobaczymy czy się zmieścimy. Chyba się mieścimy, tak na styk. Szaleję z tym sprzęgłem. Reins. Zwaj. Dobra, jedź Malina. Reins i zwaj. Jedziemy dalej. Skręcamy. Wybaczcie, że tak mało gadam, ale wyszedłem z wprawy niestety. Niestety. O, bomb doraz. Noga z gazu. I dojechaliśmy do końca, jej! Miałem wyczucia w takich wysokich autobusach co do krężnika, ale chyba udało się w miarę fajnie podjechać. Tak jest, udało się. Elegancko, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Wygasimy. W ogóle bez świateł jechałem. Skandal! Nie! Do czego mandat? Proszę, za połowa na będzie komentarzy. Proszę napisać. Składam skargę na kierowcę numer 9709 z powodu braku jazdy na brak świata. Dobra. No. Mam nadzieję, że trochę było wesoło. Jeśli ma film się oczywiście spodobał, to dajcie łapeczkę w górę, bo to nie tylko motywuje do tworzenia kolejnych materiałów, ale i również powoduje, że ten film zobaczy więcej osób, po prostu i tyle. Jeśli nie jesteście stałym widzem tego kanału, to po prostu zasubskrybuj go i tyle. No. Tak więc trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia i cześć!